Kolejny tydzień artefaktów już w grze. W tym materiale pokażę Ci nowe artefakty, które właśnie trafiły do gry i są to artefakty tygodnia 7. Pierwszy artefakt znajdziemy na moście, także lecimy sobie dokładnie, proszę bardzo, w to miejsce, dokładnie tutaj na mapie. I tutaj odbierzemy sobie pierwszy artefakt, także ja już biegnę. I pamiętajmy, że artefaktów oczywiście jest 5 i pokażę Wam wszystkie w tym materiale. Ale jeszcze zachęcam Cię do zostawienia subika, łapeczki w górę, dlatego że Ciebie to nic nie kosztuje, a mi mega po prostu pomagasz. Także jeśli Ci pomogłem, oczywiście to zrób. I zachęcam do wpisania kodu twórcy SEIKAMSTAR w sklepie, jeśli Ci pomogłem, bo też mi to pomaga. A jeśli napiszesz w komentarzach, że używasz mojego kodu twórcy, że właśnie go wpisałeś, to ja przypnę Ci serduszko, także bardzo dziękuję każdemu, kto używa mój kodzik. Dobra, gdzie mamy pierwszy artefakt? Mamy go dokładnie w tym miejscu i tutaj będzie on widoczny właśnie po skoczeniu tutaj. Także generalnie robimy tego questa tak, że albo sobie tutaj po prostu stawiamy takie te, proszę bardzo, daszki i sobie właśnie podnosimy stąd mniej więcej artefakt, on będzie sobie tutaj wisiał tak. Ale po prostu bierzemy sobie, biegniemy i skaczemy i podnosimy sobie artefakt. Podnosimy go, no i pewnie albo się zabijamy, albo wpadamy do wody, ale łatwiej jest po prostu sobie go zbudować. Także pierwszy znajdziemy dokładnie w tym miejscu. Teraz lecimy po artefakt numer drugi, który znajdziemy na przylądku dorsza. Znajduje się on w tym miejscu, no i wbijamy sobie do tej chałupy i tu właśnie sobie go zbierzemy. Będzie on mniej więcej w tym miejscu, także ja już sobie tutaj podlatuję oczywiście i go Wam pokazuję. Oczywiście przylądek znajdziemy tutaj, czyli to jest ta mała mieścinka, właściwie ta mała wysepka, która znajduje się pod gasącymi gajami. My sobie tutaj wpadamy, o i najlepiej jest chyba tutaj wpaść i dokładnie, o, wywalamy sobie tą ściankę, myk. No i więcej, o proszę bardzo, w tym miejscu będziemy mieli artefakt, podbijamy i w tym miejscu powinniśmy go mieć, także sobie odbieramy, ja Wam zaznaczę właśnie teraz, o proszę bardzo, graffiti, dokładnie tutaj podnosimy, no i mamy zaliczone, proszę bardzo, z perspektywy mapy jest to dokładnie to miejsce, także bierzemy, no i mamy wykonane. Teraz wykonamy artefakt trzeci, znajduje się on w okolicach siorbanych szuwar, dokładnie na tym miejscu, jest to właśnie tutaj nowa baza, która znajduje się pod siorbanymi. No i tutaj lecimy sobie na jeden z budynków z oznakowaniem 03, czyli tutaj. No i niszczymy tą ścianę i dokładnie tutaj będziemy mieli kolejny artefakt. Proszę bardzo, niszczymy sobie ją, myk, myk, myk tutaj. I proszę, zniszczona. I artefakt dokładnie znajdziemy w tym miejscu, czyli na tym kibelku. Dokładnie, o, w tym miejscu, gdzie teraz zniszczę ten kibelek i gdzie mamy zaznaczone właśnie graffiti. Także w tym miejscu mamy artefakt trzeci. Podnosimy sobie go standardowo. No i mamy zaliczone. Na mapie oczywiście jest to dokładnie ten punkt, proszę bardzo. Tutaj mamy siorbane szuwary. No a w tym miejscu, o, proszę bardzo, tutaj mamy nasz artefakt. Dobra, teraz zajmiemy się artefaktem czwartym, który znajduje się przy tajnej twierdzy. Właściwie znajduje się on na tajnej twierdzy. No i zdobędziemy go wchodząc po prostu sobie na tą wieżyczkę. Także ja już się tutaj buduję, lecimy. No i od razu po wejściu przez drzwi powinien być on widoczny. Tak jak Wam pokażę. Oczywiście jestem na tej trybie właśnie specjalnym, także nie widzę tych artefaktów. Proszę bardzo, zaznaczamy sobie. W tym miejscu będziecie mieli go widocznego, także jak wejdziecie przez drzwi, to będzie on od razu właśnie widoczny. Oczywiście na mapie znajduje się on w tym miejscu, jest to dokładnie tajna twierdza, no jest to ta wieżyczka, także sobie wbijamy, jest to, o proszę bardzo, ta w stronę tej koralowego, bierzemy, mamy zaliczone. No i zostaje nam ostatni artefakt, czyli artefakt piąty, znajduje się on na jednej z baz, no i musimy sobie polecieć dokładnie tutaj, jest to właśnie jedna z baz, która znajduje się na górze mapy, koło skalistych skarb. Lecimy sobie, no i tutaj wbijamy sobie po prostu normalnie przez te drzwiczki, my tutaj wpadamy, proszę bardzo, no i mniej więcej w tym miejscu jak sobie wejdziemy, będziemy mieli ten artefakt, powinien on być mniej więcej, o proszę bardzo, w tym miejscu. Także podnosimy sobie go, no i zadanie mamy wykonane, także będzie on właśnie przed tymi drzwiami, no i zadanie macie zrobione. Tak naprawdę są to właśnie już wszystkie artefakty, no i jeszcze pokażę Wam oczywiście z perspektywy mapy, żebyście wszyscy byli pewni, jak mamy tutaj skaliste skarpy, tutaj kurzące kominy, to między nimi mamy właśnie taką bazę, nie znakomicie duża, znajduje się ona koło tej stacji i tutaj dokładnie jak sobie wbijemy, będziemy mieli ten artefakt, także podnosimy go, no i są to wszystkie artefakty z tego tygodnia. Pamiętajcie, żeby je zebrać, musicie zrobić to w tym sezonie, określonego czasu nie ma jakiegoś konkretnego, tylko po prostu jest czas do końca sezonu. Jeśli pomogłem, pamiętaj, że wszystkie właśnie wyzwania i wszystkie artefakty w tym sezonie, jak i w następnych, znajdziesz u mnie na kanale, także koniecznie subskrybuj mój kanał, walnij tutaj subika, łapeczkę, no i wpisz kodzik SEIKAMSTAR, jeśli pomogłem, bo Ciebie to nic nie kosztuje, a mi mega pomagasz, także dzięki wielkie, życzę miłego robienia kolejnych wyzwań, to ma tyle, do następnego, trzymajcie się.